Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z haulem lumpeksowym. Pierwszą rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, jest to sweterek z firmy Lindex o rozmiarze M. Jest w pięknym celedonowym kolorze. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładny, idealny na tą pogodę, czyli na taką wiosenną pogodę, a także na późne letnie wieczory. Jedynym minusem, który zauważyłam w tym sweterku, po przyjściu oczywiście do domu i po wypraniu go, w zasadzie dzisiaj jak już go przymierzyłam, jest to, że po prostu puściło mu oczko. Dajcie znać, bo ja w ogóle się nie znam na szydełkowaniu, czy da radę to zrobić szydełkiem, czy też nie. Mam nadzieję, że pójdę do jakiejś tutaj znajomej, starszej pani, może ona mi po prostu z tym pomoże, bo sweterek mi się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo podoba. Nie wyobrażam sobie, że teraz już bym go mogła nie mieć, ponieważ fantastycznie mi pasuje do takich krótkich spodenek z New Looka, które Wam kiedyś pokazywałam, w takie pastelowe kwiatki. Po prostu idealnie, idealnie z nim wygląda, także tak się strasznie cieszę, że go kupiłam, a tu kurczę taka heca po przejściu do domu. Zresztą chciałam Wam teraz cały czas moje paznokcie od wszystko haczu, bo chciałam Wam powiedzieć, że moje paznokcie są teraz w takim stanie opłakanym, że nie wiem, co jest po prostu grane. Już żadne odżywki nie pomagają. Teraz znowu chyba zacznę tą diamentową z Eveline, ponieważ no nie wiem, co się dzieje z moimi paznokciami. Prawdopodobnie jakieś po prostu są tutaj niedobory. Tylko kurczę, czego? Po prostu czego? Dobra, kolejna rzecz, którą kupiłam, jest to sukienka. Sukienka w kolorze szarym, sukienka dresowa, dosyć fajnej długości, także bardzo mi się podoba i zarówno będzie pasowała mi do adidasów, jak i do zwykłych balerinek, a także do czarnych po prostu zwykłych trampek i cieszę się, że ją po prostu mam. Chciałam ją dać koleżance, ale skoro już ją wzięłam do domu, to znaczy, że powinna być po prostu moja, przymierzamy, fajnie w niej wyglądam, także sorry Kasia. Dobrze, kolejna rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, jest to bardzo, bardzo ładna sukienka, biała sukienka z firmy Zara. Chciałam również zaznaczyć, że za każdą rzecz z tych, które Wam dzisiaj pokazuję, zapłaciłam tylko i wyłącznie 3 zł za sztukę. I sukienka prezentuje się następująco. Jest to biała, piękna, letnia sukienka. Jak widzicie, ona ma zarówno przód, jak i tył wycięty. I tutaj na ramionach są takie hafty. Bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę sukienka jest przepiękna i wydaje mi się, że będę bardzo, bardzo ładnie w niej tego lata wyglądała. Także cieszę się, że ją znalazłam. Następna rzecz, którą kupiłam... Aha, ale to innym razem kupiłam i to akurat nie było za 3 zł, to było 50 chyba, czy 34, jakoś tak 30 albo 50, nie pamiętam, złotych za kilogram. Nie do końca jestem do niej przekonana, ale postanowiłam, że do czarnych, klasycznych spodni będzie pasowała do pracy. Myślałam na początku, że to jest sukienka, jednak okazało się po przyjściu do domu, że to jest po prostu tunika, ale mimo wszystko wydaje mi się, że będzie fajnie wyglądała do klasycznych czarnych spodni i do eleganckich na przykład butów. Dajcie znać, co o niej myślicie, bo ja właśnie nie do końca jestem przekonana aż do tak romantycznego stylu, mimo tego, że większość osób mnie za taką romantyczną duszyczkę postrzega. Dobrze, kolejna rzecz, którą kupiłam właśnie, jak kupowałam tą bluzkę, czy też tunikę, to kupiłam sobie też wtedy, to było na wagę, nie pamiętam, właśnie albo 32, albo 35, albo 50, nie pamiętam, za kilogram, w każdym razie wyszło chyba za 6 zł, sukienka z firmy George. Sukienka prezentuje się następująco, to też nie do końca mój styl, ale dosyć dobrze się w niej czuję, tył jak widzicie jest wycięty, dosyć fajna sukienka, jak mi się znudzi, to nie będę żałowała, ponieważ zapłaciłam naprawdę za nią, tak jak wiecie, no bardzo po prostu niewiele. Dobra, następna rzecz, z której jestem bardzo zadowolona, to jest płaszcz, płaszcz z firmy Lindex. Go kupiłam wczoraj za 3 zł. Byłam z tego łowu czy też zakupu bardzo zadowolona. Koleżanka powiedziała, że tak średnio, ale wydaje mi się i również jej się później wydawało, że co innego. Ja założyłam to na gołe, tak na dobrą sprawę nogi, więc i nie miałam żadnego swetra, więc ona wyglądała jakby trochę na mnie wisiała, ale mam nadzieję, że będzie w zimie dużo, dużo lepiej wyglądała. Może wstanę i Wam pokażę. To jest taki płaszczyk. On jest dosyć długi. Wydaje mi się, że on będzie fajnie pasował do tych butów M-u czy też AG-ów, a także no, raczej do takich właśnie butów, bo raczej do zwykłych eleganckich kazaków bym tego typu płaszczyka nie zakładała. Dajcie mi również znać, co o nim myślicie. Jest naprawdę w rewelacyjnym stanie, także bardzo się cieszę, że również go kupiłam. Kolejna zdobycz to jest koszula, a także spodnie, które kupiłam również wczoraj i pokazywałam je Wam na Instagramie. Spodenki z firmy Clockhouse, takie ostro powycinane, bardzo mi się one podobają, a także koszula z firmy F&F w takim kolorze, jak widzicie, zgniłej zieleni w połączeniu z różowym, który mi idealnie pasuje do mojej szminki z Golden Rose o numerze 07, której jestem wielbicielką. Także jestem bardzo również szczęśliwa i zadowolona z tego kompletu, w sensie z tego zakupu. Jeżeli jesteście ciekawi właśnie mojego outfitu porannego, to zapraszam Was na mój Instagram.
a także na mój fanpage na Facebooku. Dobra, kolejna rzecz, jeżeli chodzi o mnie, i to już jest ostatnia, mój zakup, to są spodenki z firmy Kubus. One są w takim dosyć jasnym, intensywnym kolorze. Nie intensywnym, tylko jasnym kolorze. Bardzo fajnie wyglądają. One ogólnie są takie troszeczkę dłuższe, ale ja raczej je podwinę i zastanawiam się, czy ich czasem nie po prostu nie podciąć i też nie poobdzierać, ponieważ takie podarte strasznie, strasznie mi się podobają. Dajcie znać w ogóle, co wy o tym myślicie. No bo jestem ciekawa waszego zdania, waszych opinii. Lubię również słuchać zdania innych. Wy też jesteście dla mnie oczywiście często inspiracją. Dobra, kolejna rzecz to już jest, że to są już ciuchy dla mojego syna, także ci z was, którzy są zainteresowani, to zapraszam. Ci z was, którzy nie, to odsyłam was do innych filmików. Dobrze, pierwsza rzecz to jest koszula. Bardzo ładna koszulka, zarówno na lato można podwinąć rękawki, jak i na chłodniejsze dni, pod czarny sweterek, pod niebieski sweterek, czy też czerwony. Będzie bardzo, bardzo fajnie wyglądał. Następne to są spodnie szare, dresowe z firmy Gap. Wyglądają tak. Szkoda, że nie mają ściągacza na samym dole. Ja wolę takie spodnie ze ściągaczem, ale mimo wszystko są bardzo fajne. Idealnie będzie miał w czym latać, śmigać, chodzić po prostu do przedszkola, bo jednak tam będzie musiał zawsze sobie sam ściągnąć i sam założyć te spodnie, a takie jeansy, jakie teraz wam już chciałam pokazać, to z takimi może mieć problem. To są spodnie z firmy Kubus. O, to są spodnie o lekko zwężonych nogawkach, w bardzo dobrym stanie, także również cieszę się, że je znalazłam. I ostatnia para, którą chciałabym wam pokazać, to są spodnie z firmy, no i nie wiem z jakiej firmy, ale prawdopodobnie, tak, prawdopodobnie H&M, już wiem, że H&M. One są takie troszeczkę cięższe i sztywniejsze, ale mimo wszystko mam nadzieję, że nie będą aż tak bardzo mu krępowały ruchów. I tył mi się bardzo, bardzo podoba, te kieszonki są fantastyczne, także tak się prezentuje moja ostatnia zdobycz. Kupiłam jeszcze kilka innych rzeczy, ale niektóre z nich już wyschły albo jeszcze dosychają. Niektóre też mają kilka plamek, także postanowiłam, że wam po prostu nie będę ich pokazywać, a być może w następnym holu lumpeksowym zobaczycie je. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i czekam na wasze odpowiedzi, które zadałam wam podczas tego filmu. Trzymajcie się cieplutko, pa!